Drodzy kochani, jako że już powoli robią nam pandemię w jakiś sposób, nie powiem w jaki, tylko po prostu wiele osób już jest chorych, nie tylko w Polsce, również w Hiszpanii. Drodzy kochani, macie okazję, że jest lato w tej chwili, zabezpieczcie się w takie rośliny jak wrotycz, możecie się zabezpieczyć w miętę, odpowiednie inne zioła, które są antybakteryjne. Dodam, że do takich ziół również są, można dodać goździki. Te goździki, przyprawy takie, co można kupić w jakimkolwiek supermarkecie. Możecie też zabezpieczyć się w cynamon. Również spożywać zmielony cynamon zmieszany z miodem i popić go albo herbatą, albo wodą. Również działa bardzo korzystnie na organizm ludzki, jeżeli jesteśmy chorzy. A przede wszystkim wrotycz, żeby po prostu zbierać odpowiedni zapas tego zioła, ponieważ działa w sposób bardzo pozytywny na nasz organizm. Zabezpieczcie się, drodzy kochani, w srebro koloidalne. Możecie się zabezpieczyć również w miedź koloidalną, w złoto koloidalne, a szczególnie miedź i srebro polecam, ponieważ, drodzy kochani, może naprawdę w tą zimę, w ten okres jesienny bardzo Wam się to przydać. Jak macie okazję, zbierać zioła, zbierać korzenie łopianu, robić z korzenia łopianu herbaty bardzo zdrowe. Dodam, że korzeń łopianu jest na wiele różnych dolegliwości. Możecie teraz skorzystać, iść nad rzekę, czy nad Wisłę, czy nad jakąkolwiek inną rzekę, poszukać właśnie korzenia łopianu i korzystać po prostu, wykopać sobie ten korzeń łopianu, ususzyć, mieć jako zioło przygotowane w razie, gdyby zaszła taka potrzeba, że musicie tego zioła używać, jeżeli jeszcze po prostu zachorujecie. Także jeszcze raz mój przekaz jest taki, żebyście zbierali zioła. Możecie zbierać rumianek, również jest bardzo pozytywne zbieranie zioła rumianku. Możecie zbierać zioła wrotycz, mięta, melisa. Takie zioła po prostu możecie zbierać, by mieć po prostu rezerwę na zimę. Ja od Ciebie jeszcze raz polecam aronit mineralny, bardzo zdrowy. Polecam go dla osób, które mają złe samopoczucie, które mają niski poziom energii. Mogą skorzystać z aronitu, nosząc go przy sobie, poprawiając swoje samopoczucie. Mogą go osoby przykładać na bolące miejsca. Również powoduje jakby lepsze samopoczucie dla osób, które rzeczywiście chorują. I to by było na tyle. Ja jeszcze raz Was serdecznie pozdrawiam. Tutaj z Teneryfy i do widzenia.